Cześć, z tej strony Smart Tester. Zapraszam Was na kolejny odcinek w nieco zmienionej formie. Będzie to vlog. Tematem zaś, jak nie trudno się domyślić, będzie wytrzymałość naszych współczesnych, inteligentnych urządzeń. Już od premiery pierwszego Samsunga Galaxy S producenci wmawiają nam, że ich szkła są niezniszczalne, nierysowalne, ewentualnie mogą potłuc się w przypadku upadku z większej wysokości. Jednak czy naprawdę tak jest? Moje największe wątpliwości budzi to, że mamy już czwartą generację Gorilla Glass, a ostatnio pojawiły się szkła szafirowe montowane głównie w zegarkach. Jeżeli pierwsza generacja Gorilla Glass była niezniszczalna, to po co mi jeszcze ulepszać? Więc sprawdźmy to. Dzisiaj do dyspozycji mam Samsunga Galaxy Note 4 oraz Samsunga Gear 2. Smartwatch dysponuje lekko zaoblonym na rogach szkłem szafirowym, które ma się cechować jeszcze większą wytrzymałością niż zwykłe Gorilla Glass. Zaś ekran Note 4 zabezpieczony jest najnowszym szkłem Gorilla Glass 4. Dokładnie ten sam model szkła możemy znaleźć w najnowszym Samsungu Galaxy S7. Czy szkiełka przetrzymają naszą próbę? Sprawdźmy to! Zacznijmy nieco mniej agresywnie, od zwykłej monety. Więc zaczynajmy. Jak widzicie, zero efektu, nie ma najmniejszego śladu. A jak w przypadku Note'a i Gorilla Glass? Również i w tym przypadku moneta nie zostawiła najmniejszego śladu. Co jednak z kluczami? Również klucze nie robią wrażenia na szkle szafirowym zamontowanym na Gearze 2, ani również na Gorilla Glass 4 zamontowanym w Note 4. Pozostawiam co najwyżej zabrudzenia. Teraz przyszła pora na nóż. Jak wcześniej wspomniałem, takie zabiegi pozostawiają co najwyżej smugi brudu na ekranie. Jednak po przeczyszczeniu można dostrzec, że nóż pokonał Gorilla Glass. W miejscu, w którym rysowałem go nożem, pozostały ledwo widoczne mikrorysy. Jednak szkło szafirowe nadal jest bez skazy. Cóż, przejdźmy do ostatniego etapu naszego testu. Tym razem wykorzystamy pilniczek z wiórkami diamentów. Zacznijmy od Gorilla Glass. Jak widzicie, doskonale widoczne rysy. I zdecydowanie nie polecam tego robić Wam w domu. Idealnie widać, że szkło Gorilla Glass nie jest w stanie poddać się diamentom. A sprawdźmy, co z zegarkiem. Również szafirowe szkło da się porysować z diamentem, więc nie są to, tak jak reklamują to sprzedawcy, nierysowalne urządzenia. Okej, w trakcie codziennego użytkowania trudno je porysować tak, żeby było to widoczne, jednak nawet trzymając je razem z kluczami czy z monetami w jednej kieszeni, ryzykujemy, że nam się lekko porysują. Jak widzicie, każde szkło da się porysować. Z diamentami Polek i Gear 2 z szafirowym szkłem i Note 4 z najnowszą Gorilla Glass. Doskonale widać tu załamujące światło rysy. Cóż mogę więcej powiedzieć? Niestety, wbrew zapewnieniom producentów, noszenie folii czy naklejanie dodatkowego szkła hartowanego nadal ma sens.
W większości nowych urządzeń nie da się wymienić samego szkła hartowanego, lecz musimy to zrobić wraz z całym panelem ekranu. Koszt takiej operacji to nawet 1000 zł. Koszt nowej folii dobrej jakości to około 10 zł. Więc jeżeli nie chcecie, żeby wasze ekrany wyglądały źle po dłuższym czasie intensywnego użytkowania, nadal folia, czy jeszcze lepsze szkło hartowane, jest jedynym rozsądnym wyjściem. Mam nadzieję, że ten odcinek w nieco zmienionej formie przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, wyraźcie to łapkami w górę i komentarzami. Oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!